Szkoła podstawowa nr 35 to placówka, w której duży nacisk kładzie się na sport. Jednym z elementów sportowego wychowania dzieci i młodzieży są ergometry, czyli urządzenia, na których można wiosłować na sucho. Wielkim propagatorem tego rodzaju aktywności jest tutejszy nauczyciel wychowania fizycznego Grzegorz Nowak. To on blisko 10 lat temu zorganizował pierwsze zawody międzyszkolne. Dziś ta impreza znacznie się rozrosła i nosi nazwę Otwartych Mistrzostw Piątkowa w jeździe na ergometrze wioślarskim. Tegoroczna jej edycja miała miejsce 24 listopada. Zawody przebiegają w ten sposób, że dziewczynki z 6 i 7 klas startują na 150 metrów, a chłopaki z tych samych klas na 200 metrów. Najpierw są eliminacje, a potem 8 zawodników każdej kategorii, bo są 4 kategorie, startuje w wielkim finale i wtedy się dzieli nagrody i wyróżnienia. Gościem honorowym imprezy był wioślarz Michał Jeliński, 4-krotny mistrz świata oraz mistrz olimpijski z igrzysk w Pekinie. Jak nam powiedział, ergometr jest urządzeniem, na którym trenować może każdy. Tutaj nie trzeba być już w żaden sposób zaawansowanym technicznie, tak jak w przypadku treningu na wodzie. I myślę, że warto powiedzieć, że na ergometrze trenują zarówno najmniejsze dzieciaki, już może będzie, że 5-latek, 6-latek sobie krzywdy na tym nie jest w stanie zrobić, ale tak samo wyczynowi sportowcy na tym samym urządzeniu, którzy przygotowują się na najważniejszych imprez, włącznie z igrzyskami olimpijskimi, z mistrzostwami świata, na ergometrach spędzają bardzo dużo czasu. I to jest, mówię, doskonała maszyna zarówno dla tych początkujących, prowadzających, dla amatorów, którzy mają w domu albo sporadycznie korzystają, ale także dla wyczynowców, którzy tutaj, dla których to jest, można powiedzieć, narzędzie pracy. W piątkowych zawodach wzięło udział kilkanaście szkół. Zapytane przez nas dzieci zgodnie twierdziły, że ergometr jest przyrządem, który może urozmaicić lekcje WF-u. No, może być do niektórych łatwe, do niektórych trudne, ale do mnie tak na przykład no średnio, więc nie wiem. A ta wasza przygoda z ergometrem jak się zaczęła? Jak tu trafiłyście? Dzięki panu od WF-u, Kozłowskiemu, nauczył nas i no po prostu uczyliśmy się i... Kręciliśmy się. No i trafiłyśmy tutaj. Ergometr. Taka łódka. No taka łódka, ale... Można nią pływać albo na morzu takim prawdziwym, pływać bez wody. Albo pływać bez wody. A u was w szkole jak pływacie? Bez wody. Często ćwiczycie na ergometrze? My co roku, co pół roku jest ogólnie taki konkurs ergometrowy, gdzie są dwie osoby z klasy wyznaczone. Jak się pływa takim ergometrem? Bardzo jest ciężko. Najważniejsze na tym wcześniejszym etapie, w ogóle jeśli mówimy o promocji sportu, promocji aktywności fizycznej, no jestem zdania, żeby młodzież próbowała wszystkiego i tutaj poszerzać im te sportowe horyzonty jak najdalej się da. A wioślarstwo jest sportem no, na pewno bardzo, bardzo wdzięcznym, bardzo przyjemnym i tutaj my oczywiście nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do wiosłowania, spędzamy bardzo dużo czasu na trenowaniu, na uprawianiu przekazu, wielu innych dyscyplin, rozwijamy się bardzo wszechstronnie, a takie imprezy na pewno, no tutaj pojawiają się co roku nowe szkoły, kolejni zawodnicy, są też trenerzy, którzy tutaj próbują wyławiać, ale oczywiście no, jakby nie jest to jedyne miejsce, gdzie się szuka nowych talentów. Myślę, że tak jak ja zaczynałem, czyli też dość późno, bo w wieku 15 lat, także tutaj nie ma takiego, myślę, w naszym sporcie konkretnego wieku, do którego trzeba już wiosłować, a później już jest trochę późno. Tak naprawdę ktoś, kto jest sportowo rozwinięty, sportowo wszechstronnie uzdolniony, tutaj zawsze sobie może w wiosłach swoje miejsce znaleźć. Zorganizowanie tak dużej imprezy nie byłoby możliwe bez wsparcia osób z zewnątrz. Chciałbym tutaj na początku podziękować prezesowi Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Krzysztofowi Winiarzowi, który patronatem objął tą imprezę, również jego zastępca Michał Tokłowicz, a osobą, która, że tak powiem, bezpośrednio ze mną współpracuje, to jest Andrzej Sławeński, kierownik do spraw sportu w tej spółdzielni. I oni właśnie powodują, że
że są te cegiełki dokładane do tej imprezy, że można ją dalej rozwijać. Muszę wspomnieć też o Wydziale Oświaty, panu Przemysławie Foligowskim, który też życzliwym okiem patrzy od 10 lat na tą imprezę. No i nie mogę zapomnieć o mojej pani dyrektor, która wspierała od samego początku i była bardzo życzliwa i mogliśmy to przeprowadzać. Kolejne Mistrzostwa Piątkowa w jeździe na ergometrze wioślarskim już za rok. Już dzisiaj zapraszamy.